Cześć, w dzisiejszym vlogu zapraszam Was razem z nami. Wybieramy się do Sejong Lake Park, ponieważ dzisiaj mamy festiwal. Przez 3 dni będzie sporo uroczystości. Myślę, że to też spowodowane tym, że w poniedziałek jest Hangul Day, czyli dzień, w którym świętujemy powstanie Hangula, czyli koreańskiego alfabetu przez króla Sejong. Na te 3 dni zapowiadali sporo atrakcji. W ciągu dnia na przykład były loty odrzutowcami, pokazy odrzutowców. Wczoraj także na godzinę 7 był pokaz fajerwerek. No, myśmy się nie wybrali, mąż zmęczony wrócił po pracy, a ja raczej sama bym się nie wybrała z maluchem. A dzisiaj do nas w końcu przyszło łóżko, tak, do tej pory spaliśmy tylko na materacu, teraz w końcu mamy porządny stelaż do łóżka. Oczywiście zamówiliśmy na marchewce, czyli na koreańskim oliksie. Dużego doświadczenia w festiwalach w Korei nie mam. Teo będzie już mój trzeci festiwal w tym sezonie, ale tak mi się wydaje, że jesień to jest sezon festiwali i takich właśnie dni, kiedy sporo się tego odbywa. Bo jak byliśmy na przykład w Mokpo, nie było tego dużo. I nie kojarzę, żeby nam się... No właśnie nie udało nam się nigdzie iść na żaden festiwal. Były jakieś imprezy typu fontanny, pokazy sztucznych ogni, ale festiwali takich stricte do tej pory nie było. Dzisiaj piękny księżyc. Zostawiłam męża na placu zabawy, bo Eliasz jak zobaczył plec zabaw, stwierdził, nie idę nigdzie, chcę zostać tutaj, więc niech się bawią, ja idę zobaczyć na koncert i przy okazji zobaczę, czy coś dobrego mają. Mąż sobie zażyczył coś słodkiego do picia, więc okej, nie ma problemu, tylko żeby być z dala. Mamusia ma swój czas teraz, a idę zobaczyć właśnie te koncerty. No i zobaczymy. Coś mi mąż podpowiadał, że będzie dzisiaj rockowa muzyka, więc moje klimaty. Zobaczymy, jakie będą zespoły, bo raczej nie interesowałam się. Raki mają oblężenie. Widzę, że pizza. Tak, pizza ma największe.
저희도 같이 조금 보다가 가겠습니다. 끝나고 뭐 사진. Wróciliśmy na miejsce festiwalu, na którym ostatnio byliśmy właśnie na koncertach. No i przez dwa dni padało, więc się tak naprawdę nic nie działo. Wczoraj pojechaliśmy do Sun. No a dzisiaj jesteśmy tutaj ponownie. Chcieliśmy zobaczyć, czy coś ciekawego jest. Bo niby miał tu być jakiś market, gdzie można coś kupić, jakieś ciuchy, kwiaty i tym podobnego. No ale jest mokro i pusto. Ludzie wszyscy pouciekali z powodu deszczu. Trochę szkoda, bo fajna okazja na spędzenie czas z rodziną i jakieś aktywności. No ale deszcz przeszkodził i się zrobiło strasznie pusto. To jest set z programu telewizyjnego. Nie wiem, czy oglądaliście ten randkowy single Inferno. Ślicznie, ręcznie robione. Mąż zamówił dla nas koki choba, czyli taki sushi z mięsem. Jak widzicie, nic się nie działo, zjedliśmy tylko czobab, który jest to ryż, a na nim położone jest mięso wołowe. No, a teraz tak naprawdę wracamy chyba do domu. Pogoda się zepsuła, bo zaczęło oczywiście padać, na co mój mąż w ogóle nie stwierdził. Nie, to nie będzie padać, będzie łądy. Piękna pogoda, no, ale... I tak spędziliśmy ciekawy weekend. Mam nadzieję, że Wam też się podobał jako taki krótki filmik. Do usłyszenia. Zapraszam do subskrypcji i widzimy się już niedługo. Bye!